Dzisiaj na temat spotkania Pana Jezusa Chrystusa z małym dziecięciem stojącym po środku. Czytamy o tym w Ewangelii Mateusza 18 rozdział od 1 do 14 wersetu. Jeden z tych fragmentów to: a On, przywoławszy dziecię, postawił je wśród nich i rzekł: zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Małe dzieci są zbawione. Podłożem tego wydarzenia było zadane przez uczniów pytanie: kto też jest największy w Królestwie Niebios? Wtedy Pan Jezus Chrystus przywołał dziecię i postawił je pośród nich. W tym obrazowym działaniu Pana Jezusa Chrystusa są zawarte dla nas trzy pouczenia. Po pierwsze, kto się więc uniży jak to dziecię, ten jest największy w Królestwie Niebios. Osoba dziecka przedstawia nam prawidłowe nastawienie w naśladowaniu Pana Jezusa. Ono jest prostoduszne i bez sprzeciwu przejmuje poglądy swoich rodziców. Zdaje sobie z tego sprawę, że jego mała osoba oraz to, co robi i mówi, nie są takie ważne. Jego ogólną postawę charakteryzuje zaufanie do osoby obdarzonej autorytetem. Możemy się tego nauczyć, że prostota wiary, zaufanie Bogu oraz skromność ze względu na własne wymagania czyni uczniów wielkimi w Królestwie Niebios. Druga rzecz, której tutaj się możemy nauczyć, jest taka: a kto przyjmie jedno takie dziecię w imię moje, mnie przyjmuje. Zbawiciel, Pan Jezus Chrystus, jednoczy się z dziećmi. Także i w tym ukryta jest lekcja. Jeśli przyjmujemy to, co małe, nieznaczące i słabe, odzwierciedlamy przez to nie tylko usposobienie naszego Mistrza i Pana Jezusa Chrystusa, ale i przyjmujemy Jego samego. I trzecia rzecz. Baczcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych, bo powiadam wam, że zwiastuny ich w niebie ustawicznie patrzą na oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. Z tej wypowiedzi ukształtował się pogląd, że małe dzieci mają swojego anioła stróża, który chroni je przed wypadkami, chorobami i przed złymi ludźmi. Wszyscy rodzice przypominają sobie zdarzenia, w których Bóg w cudowny sposób zachował ich dzieci od wielkiego niebezpieczeństwa. My jednak wierzymy, że te słowa Pana Jezusa Chrystusa mówią o czymś większym. Małe dzieci są przyjęte przez Ojca w niebie i przez cały czas mają u Niego szczególne względy. Sam Bóg gwarantuje im, że będą zbawione, jeśli odejdą we wczesnym dzieciństwie z tego świata i pójdą do wieczności. Ofiarna śmierć Pana Jezusa Chrystusa daje do tego podstawę. Zacheuszowi, dorosłemu, odpowiedzialnemu za siebie mężczyźnie, Zbawiciel wyjaśnia: przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Tutaj wśród dzieci Pan Jezus Chrystus mówi jedynie: przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby zbawić to, co zginęło.